Panie Rzeczniku, dlaczego takie inicjatywy jak Miasto Dzieci warto podejmować? Z wielu względów. Po pierwsze, jest to inicjatywa dla dzieci i nigdy za dużo. Dzieci w Polsce mamy prawie 7 milionów i one potrzebują wsparcia, potrzebują zagospodarowania czasu. Mamy wakacje, teraz nie ma szkoły, nie ma placówek edukacyjnych i ważne jest, żeby dzieci nie zostawały same sobie, więc ta inicjatywa z tego względu jest ważna wsparcia. Ale to jest też edukacja. Proszę zauważyć, że dzieci z jednej strony się bawią, świetnie się bawią, to widać po nich tę wielką radość i tę chęć przychodzenia tutaj, ale z drugiej strony one się uczą. One się uczą odpowiedzialności, one się sprawdzają w tej codzienności, ale uczą się gospodarowania zasobami pieniężnymi. Tu są pieniądze takie iluzoryczne, można byłoby powiedzieć. I w sklepie się za nie nic nie kupi, ale w sklepie w mieście dzieci już tak. Ale nie ma ich nieograniczonej ilości. To tak jak w życiu, tak? Jak człowiek coś zarobi, musi zaplanować. Jeśli dobrze zaplanuje, to i dobrze to wyda. Jeśli tego nie zrobi, no to może wpaść w ślepą pułapkę. My chcielibyśmy, żeby polskie dzieci były w przyszłości dorosłymi, odpowiedzialnymi, rozsądnymi. Takimi, którzy swoim dzieciom będą tworzyć świat dobry, kolorowy, bezpieczny. Myślę, że Miasto Dzieci też wpływa na naukę tego bezpieczeństwa i tej odpowiedzialności. A jak się panu podoba w Mieście Dzieci w Świdnicy? No Świdnica w ogóle jest szczególnym miastem i to ja jako świdniczanin nie tylko z urodzenia, ale i z zamiłowania kocham to miasto ponad wszystko, więc tu mi się podoba szczególnie i najbardziej, dlatego staram się każdego roku i na tę, i na inne inicjatywy dojechać. Ale cieszę się z jednego względu, że Świdnica jest bardzo konsekwentna, jeśli chodzi o dzieci. I inicjatyw wobec dzieci, dzisiaj jest Miasto Dzieci, ale ich w ciągu roku jest wiele, tak? I one mają wysoki taki szczebel ważności. Widzę, z jaką troską władze miasta, pani prezydent, radni podchodzą do najmłodszych obywateli. Myślę, to jest mądre. Znaczy, ci, co zapominają o najmłodszych obywatelach, jakby nie myślą o przyszłości, myślą bardzo krótkowzrocznie. A to są przyszli rządzący i tym miastem, i naszym państwem. I chcielibyśmy, żeby robili to w sposób jak najlepszy. W Mieście dzieci poznają różne zawody. A pan kim chciał być, jak był dzieckiem? Ja jak byłem dzieckiem, chciałem być lekarzem. Tutaj widziałem, że dzieci uczą się troszkę w zawodzie stomatologa, to już tak bliżej, ale uczą się także ogrodnictwa. Ja zostałem technikiem ogrodnikiem z pierwszego zawodu, później dopiero pedagogiem. Ale oblegane tutaj są też te zawody techniczne, tak? To też dobrze. Tam, gdzie roboty składają, tu jakieś układy scalone. Dzieje się. Znaczy, sądzę, że każdy dla siebie coś znajdzie. Na pewno nie będzie dziecka, które wyjdzie i powie: nudno tam było, nie warto tam przychodzić. Ale to, że tak nie jest, to też widać po liczbie zgłoszeń. Przecież dzisiaj tych zgłoszeń jest wielokrotnie więcej niż Miasto Dzieci jest w stanie udźwignąć. Myślę, że powinni pomyśleć organizatorzy nad tym, żeby rozszerzyć na kolejne turnusy.